Cześć dziewczyny, witam was w takim świątecznym klimacie. Zbudowaliśmy sobie taki świąteczny kącik, chociaż jeszcze mamy listopad i tak naprawdę do świąt zostało nam trochę czasu. Z jednej strony wydaje się, że to całkiem sporo, a z drugiej strony myślimy już o tym, jak zacząć kompletować prezenty dla maluchów, które są w naszej rodzinie, bądź wśród znajomych, bądź sami zastanawiamy się, co naszemu maluchowi możemy pod choinkę zapakować w prezencie. Przygotowaliśmy dla was zbiór takich naszych topowych wyborów, które nasze dzieci dostały rok temu, dwa lata temu, gdzieś tam pod choinkę. Podebrałyśmy to z ich pokoi, tylko po to, żeby podpowiedzieć wam i dać wam wskazówki, co warto byłoby, żeby pod tą choinką się znalazło. Możecie te inspiracje przekazać dziadkom, ciociom, kiedy będą się pytać o to, co pod choinkę maluch pragnąłby dostać. Pierwszą i zarazem chyba największą tutaj rzeczą będzie tablica manipulacyjna, i to zarówno dla niemowlaka, jak i dla starszaka będzie nie lada gratka. Macie tutaj dużo różnych fajnych opcji, oczywiście składa się ona z takich elementów, do których zapewniam was dzieci uwielbiają i lgną w waszych domach, a one tutaj są w bezpieczny sposób zamontowane, więc śmiało mogą kręcić, wyjmować wtyczki, znikać kontakty, a to wszystko bezpiecznie i macie gwarantowane godziny zabaw. Jeśli macie w domu noworodka albo niemowlaka i chcielibyście zacząć tworzyć coś, co będzie mógł wspominać, jak będzie nieco starszy, polecam wam Memory Box. Nie dość, że piękny, w środku znajdziecie dużo, mój jest już wypełniony, ale w środku znajdziecie dużo różnych rzeczy do przechowywania pierwszych ubranek, pierwsze skarby, jakieś pierwsze włoski, także macie dużo tutaj gadżecików, oczywiście miejsce na zdjęcia, koperty, wszystko do opisania, chowania, także myślę, że dla mam, które lubią tworzyć wspomnienia i chcą gdzieś przechowywać zdjęcia i pamiątki z dzieciństwa, to będzie nie lada gratka. Dla maluszka i starszaka króliczek Alilo, który świeci, śpiewa, gra, ma na pewno kołysanki, możecie wgrać swoje bajeczki, swoje piosenki. Sprawi radość nie dość, że maluchowi, który do spania może słuchać kołysanek czy wyciszających dźwięków, jak i dla starszaka, który już sam może klikać i przeklikiwać sobie na przykład swoje ulubione historie. Jeśli lubicie zabawki interaktywne, to zabawki od Fisher-Price'a myślę, że sprawdzą się idealnie. One są kompatybilne ze swoimi seriami, grają, śpiewają i tańczą, także full wypas, seria kolorów i dźwięków. Dla maluszka również świetnie sprawdzi się i karuzela, którą będziecie mogły zamontować na łóżeczku właśnie już u niemowlaczka, u noworodka. Takich karuzel jeszcze nie montujemy, także jeśli świeżo pojawiło się u was dziecko i na święta będziecie chcieli mu coś prezentować, to myślę, że to jest ten wybór. Plus zabawki na klipsik grzechoczące, śpiewające, czy do wózka, do fotelika, czy do czegokolwiek. Myślę, że to będzie taki jeden z prezentów, gadżetów, który może was zaskoczyć tym, że jest tak praktyczny. Z naszego kosza rozmaitości wyciągam kolejne zawiniątko, a to jest secik taki, słuchajcie, małego kucharza. Macie fartuszek z kucharską czapką, także jeśli zamierzacie z dziećmi razem tuż ze starszakami przyrządzać świąteczne pierniki, a potem święta bawić się w kuchni, to myślę, że taki secik nada wam na pewno magii świąt. Macie na pokładzie ząbkującego malucha, tak jak Jan naszej Ani. Myślę, że pod choinką powinien się znaleźć obowiązkowo gryzaczek. Zwróćcie uwagę przy doborze gryzaka, żeby końcówka, którą maluch będzie mógł wkładać do buzi, była malutka i żeby gryzak łatwo się chwytał.
jako że ja jestem fanką książek i moje dzieci książek mają naprawdę mnóstwo, pokusiłabym się, że prawie dorównujemy sobie ilością regałów książkowych w domu. Różne kategorie wiekowe różnych książeczek. To dla maluszka książki z serii Płcio, Gesty i Dźwięki. Myślę, że świetnie się sprawdzą dla takiego, no już myślę, bardziej niemowlaka. Tu są książki świecące i grające. Może za chwilkę pokażę Wam z bliska, nie wiem, czy będzie słychać. One grają i śpiewają, w środku mają różne strony i różne piosenki. Myślę, że u nas zarówno młodszy mój syn, jak i starsza córka mega angażują się w te pozycje. One są również w różnych odsłonach tematycznych. Nie wiem, czy znacie wydawnictwo Dwie Siostry, a jeśli nie znacie, to musicie poznać koniecznie. Mają wersje różnych przekładanych książeczek, książeczek dla dzieci starszych i młodszych. Jest to nasze wydawnictwo tutaj z Pomorza, także serdecznie Wam je polecam. Nie dość, że piękne ilustracje, to bardzo wartościowe treści. Teraz mój hit to Rok w lesie, do tego macie dodatkowo są różne memo, puzzle i różne dodatki do tej właśnie książki, więc idealnie na wspólne wieczory. Kolejną kategorią takich rodzinnych prezentów są gry i puzzle. U nas ostatnio mocno na topie gry ze Smart Games. To jest na przykład od wieku 2 lat, ale u nas już roczny Dżeruś spokojnie pomaga nam w graniu. Ta gra jest drewniana, ale są też różne inne opcje właśnie z tej firmy, więc warto sobie zerknąć. I przedział wiekowy od 1,5 roku wzwyż, także śmiało możecie już nawet dla najmłodszych takie gry kupować. Puzzle w różnych kształtach, różnych kolorach. Puzzle z serii Płcia. Są to gigantyczne puzzle, te na przykład w kształcie choinki, więc też tematycznie przy świętach myślę, że będą super. Dodatkowo gry ćwiczące motorykę małej rączki. Także coś, co zawsze się przyda i zawsze jest praktycznym prezentem. Te inspiracje, które się tutaj znalazły, to nie tylko są świetne prezenty świąteczne, ale także prezenty na roczek bądź każdą inną okazję, gdzie zastanawiacie się, co takiemu maluchowi podarować. Myślę, że fajnie byłoby, gdybyście w komentarzu zostawiły nam swoje pomysły i swoje top prezenty, które sprawdzają się u Waszych maluszków.